Hej, cześć, siemano wam wszystkim ludzie z tej strony Jack. Witam cię z nami bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Zagrajmy w Potion Craft. Witam cię z wami bardzo serdecznie. Na start od razu zmielimy sobie dzwonka. Tak. Dotąd. Gdyż moim celem jest aktualnie zrobić sobie tą miksturę. I będziemy lecieli po lewitację, a potem po urok. A żeby zrobić jeszcze lewitację, to potrzebujemy teraz jeszcze jednego ognistego, czy jeszcze jednego, po prostu potrzebuję ognistego cytrynu. Dobrze. Okej, teraz spróbuję wykorzystać jeszcze jednego ognia dzwonka. Od razu go wrzućmy. I teraz, żeby... O, było. Może nie do końca bym chciał to wykorzystać, ale to będzie nawet dobre. Tutaj, żeby wyrównać. No, może nie aż tak. Tutaj, pięknie. I chlub. Dobrze. Teraz dmuchamy. Obniżamy. Możemy wykorzystać smilowo korzeń, czemu nie? Brawo ja. Chciałem go rozdrobić, no ale dobra. W takim razie wykorzystamy lawoziele. Lawo? Żaroziele, sorry. Pomyliłem się. Dobra, to był też tylko jeden poziom, co nie? Tak. Dobrze. Mnie prowadzi tu, czyli co najwyżej mogę tylko być bliżej prędkości. Coś bardziej tylko w lewo. No, tylko kwiat. Chociaż może mógłbym tego grzyba wykorzystać. Nieważne. I tak potrzebam dalej zręczności. Może jeszcze troszkę niżej. Może teraz uda mi się tego nie zepsuć. Okej. Dotąd. Zwykłego pesta wrzućmy. I kantem w dół. Co by było najlepsze? Kantem w dół, żeby jechać. O, na przykład druidzki rozmaryn. No, ale musiałbym się liczyć z tym, że mogę tutaj zahaczyć, więc niestety. To tak średnio mi pasuje. No, chyba że najpierw rzucimy jeszcze na przykład jeden kwiatek. To wtedy rozmaryn mnie praktycznie doprowadzi do miejsca, które mnie interesuje. Dobrze. Pyk. Mamy to. Nieznana mikstura. Zapisz recepturę. Ukończ miksturę. I to leci... tutaj? Tak jest. Ok, teraz potrzebuję wejść w szybkość. Tutaj porządki. A propos porządków, to wam jeszcze pokażę tutaj po kolei. Gdzie jest ta mikstura? Tutaj jest ta nowa. Dobra. To jest jedna z tych legendarnych, więc tu ją wsadzimy. Tu wam pokażę po kolei wszystkie opisy, jakie wymyśliłem. Do wszelakich mikstur. Oj, tu się widzę literówka wkradła. Coś, a nie coś. Dobrze. No, to tyle z opisów. Czekaj, co tam chciałem?
szybkości. Wiesz, co jest głupie? Że ja nie mogę dodać... To jest tutaj, tak? Tak. Że nie mogę tu i teraz do tego dolać na przykład tej z ręczności. Na drugim poziomie. To jest mega głupie. Ale poniekąd też to rozumiem, no bo wiadomo, co innego wlać, a co innego to uważać. Może to ma jakąś inną wtedy wartość eliksirową. Nazwijmy to tak. Mogę tutaj coś wsadzić? Mogę coś tu wsadzić! O kurde! To już się boję, co w kolejnej mikserze będę musiał tutaj wsadzić. Na przykład w Kitrindas albo w Słonecznej Soli. Nie, w Księżycowej Soli, bo albo z Księżycowej Soli zrobimy. Ale to będzie przerąbane. Dobra, szybkość. Tutaj. Kontynuuję od tego miejsca. I musimy dodać temu zręczność. Więc lecimy w dół. Przydałoby mi się uzupełnić troszeczkę moje zapasy. Bo niestety mam ich trochę niewiele. Okej. Drugi. To musi być drugi poziom, więc... Chyba będzie... O właśnie, wykorzystać grzybnie. I troszeczkę... O, choby tak, troszeczkę w górę. I pyk. Dwa levele. Dziękować. I trzecie to jest co? Kurde, mana. O kurde, to będę musiał iść w górę. Czy ja będę w stanie od many dojść tutaj? Bardzo dobre pytanie. Na pewno wolę wykorzystywać te wiry, żeby jak najmniej wykorzystywać składników. Dobra, myślę, że jedno żaroziele powinno wystarczyć, żebyśmy się... Tak jest, żebyśmy dotknęli bynajmniej tego wiru. A już samo to wystarczy. W ogóle to jaki też było blisko, żebym znowu mikser sobie zepsuł. Dobra. Takiego pionu w górę niestety nie mam, ale na szczęście samego takiego kroczenia w górę to mam dużo. Tak więc proszę. A nawet niech będzie od razu. Tak będzie łatwiej poprawić. Teraz możemy użyć pesta. A tu potrzebujemy, tak, po jednej sztuce. O, pięknie. Wodogrzybnie wykorzystajmy. Gdzieś tak dotąd. No i klasyką, wiatrokwiaty. Wiatrokwiat właściwie. Jeden i... Tutaj ognia dzwonek. No i to powinno wystarczyć. Wystarczyć. Oczywiście, jeśli idiota na początku nie zepsuje sobie mikstury. Bo teraz by tego brakowało, że będę poleciał do końca, a potem bym tego nie wziął. The best bym mógł zrobić, nie? Laboratorium, które też myślę, mogę sobie. Też nieznana mikstura. Też to sobie zapiszę. A jeszcze bym po to poszedł nawet. Mam 6 tych chmurowych kryształów, a akurat to tyle wystarczy. Tyle. Ten jeden mi tylko wystarczy i proszę. O, i to była pierwsza moja księga wielkiego doświadczenia. To było z 5 rozdziału. Jednej rzeczy mi tu brakuje. No, are you serious? Tu
miksturę szału muszę zrobić. Kurde, jestem ciekaw, czy mikstura szału nie będzie gdzieś tutaj, bo tutaj idzie jakiś aspekt i czy gdzieś tutaj nie będzie właśnie mikstury szału. Jestem bardzo ciekaw, no ale to przyjdzie mi zobaczyć później. Na razie, to idzie tu. To idzie tu. A, jeszcze to mi brakuje, dobra. Czyli niewidzialność, to i to. Tylko czy ja będę w stanie dojść do niewidzialności teraz? No, jeszcze dwa razy. No w sumie teraz to już jeszcze tylko jeden raz. Okej, okay, tutaj. No to my się pobawimy się wirami. Dobrze, to nie bardzo, to też nie. No zimnoliść myślę będzie ok. Nawet, że dotąd. Lecimy w dół. Tutaj troszkę bliżej. Podgrzewamy. Pyk. Jeszcze, jeszcze. I pięknie. Raz, dwa, trzy. Cztery. Dobra. No i drugi zimnoliść wykorzystajmy. Pyk. Dobra, i no, jakbym chciał ten kwiat wykorzystać, to musiałbym, o właśnie, poprawić sobie troszeczkę pozycję tej miksturki i to się jak najbardziej udaje. Pyk. To już tego do końca. Też do zapisania. Też jest to nieznana mikstura. Jak na razie. A serio? To się też liczy? Dobra, to zapiszmy to. Kończmy. Od razu poprawka, żeby nie było dwóch tych samych. Czyli to usuwamy. Tak. To. I to. Ale tutaj musimy już zmienić to. Chociaż my nie. Nawet nie muszę. Tylko po prostu nałożę to na siebie. Tak na razie skupia się na jednym. Nie, to. Te trzy się skupią chyba na jednym, to jest do czegoś innego. To jest do soli pustki. Dobrze. Ostatnia mikstura. I mamy. Stworzyliśmy albedo! Odblokowano recepturę na Kitrinitas. Wow! Co to jest za efekt w ogóle? Patrzcie to! Albo to? Jakieś ochrony? To jest tarcza? To ochrona przed czymś? Chyba tak. Okej. Okay. Co, no na razie nic więcej nie zdziałam. Śpimy, pomijamy, go. Trochę bieda w tym ogrodzie. O, tego pana dawno nie było. Przynoszę kamienie. Kupisz? Sam je wydobywasz? Zwróć mi. Razem jesteśmy silniejsi. Kopiemy głębokie tunele. Walczymy z potworami. Co tam masz? No, 6 kamieni. Krwisty rubin. Legenda głosi, że to skrystalizowana krew upadłych bohaterów przeszłości, a z chęcią wezmę całość. Udało się. Pięknie, pogadamy. Szkoda, że on tak mało ma tego zawsze. Szybkie rozpalenie ognia w kominku. Okej. Okay. Tu albedo dopiero w 6 rozdziale do zrobienia. A ja już mam teraz. To jest 2, a to też 2. Ale nie ma to wielu efektów. Ale mogę zacząć od tego miejsca i teraz na przykład mogę dorzucić, no, światło. Załóżmy. Dobra, wykorzystajmy może grzyba. Dotąd. Teraz... O, pięknie. Lawo korzeniu.
Nadajesz się idealnie. Obym tylko teraz tego nie zepsuł. Dobra. Wyliczone. I na drugi level. Proszę, ukończ. A pani. Serio, chcesz konkretnie 3 rodzaje składników? Kobieto! Czyli w tym przypadku rodzaj to jest chyba dosłownie ilość, bo tu mam co? Siarkopłastnik, goblinogrzyb, lawokorzeń. No, mam tutaj korzeń, no mam korzeń, kwiat, grzyb. Siarkopłastnik, tu nie wiem, czy to jest grzyb, czy to jest kwiat, no ale są 4 rodzaje. Ale nie, wiecie co? Bier i mnie nie denerwuj. Nie będę specjalnie dla ciebie teraz drugiej takiej akcji robił. Jeszcze mi chciała rozmowę zepsuć, mnie ładnie. Wyrosły szybciej, no oczywiście, że mam miksturę. Proszę. Szybki wzrost. Jakiś mag na horyzoncie. Słaba mikstura świecąca w ciemności. To uważmy, jest słabą miksturę świecącą w ciemności. Choć troszeczkę mnie to będzie kosztować. Ale na szczęście mamy żaroziele, więc powinno pójść w miarę gładko. Dobra, wykorzystajmy tak ze 2. Teraz tego grzybka. Dotąd. Kurde, lawokorze mnie teraz trochę zawodzi. Ale kto wie, może... Kurde... A, czekaj, to będzie dobre, żeby wytestować sól pustki teraz. Jak to działa? O, bardzo ładnie. Szkoda, że to w takich ilościach leci. Bo nie jest w stanie zrobienie tego. No ale... Lepszy ryc niż nic, jak to mówią. A, w ogóle tu już wystarczyło. Zajebiście. Czyli było sobie sprawdził. Jak chcę słabą miksturę, więc dostanie słabą miksturę. Proszę. Ja bym wolał lepszą ci zrobić. Bo taka jest więcej warta, ale nie zawsze lepszy znaczy lepszy. Jeśli wiecie. Mam mało many, potrzebuję many. No ta widać, że jest uzależniona, więc specjalnie dla niej zrobimy... Dla uzależnionych od magii magów. Miksturkę many. Patrz ty! No. O, zielarka. O, tanie powoje. Poproszę. Tego mam mało. To jest spoko. Czemu nie? Ile mam tych pestów w sumie? 9. No to bez przesady weźmy do 20. Proszę, targuj się. I proszę. Prawie za nic. Kolejny mag. 2 rodzaje składników. Czy ja mam w ogóle miksturę z 2 rodzajów? Ta ma 3. Ta też ma 3. Dobra. Czyli narzeczenie z 2 rodzajów. Wykorzystajmy tego buraka. Czemu nie? No to byłoby idiotyczne. Ale tak rzucić pesta. Z2. Nie!
Nie wrzucałem ty... Musiała się zużyć ta siodło-driat, nie? Ajajaj, no i do kosza cała mikstura. Super, jeden burak się zmarnował. Dobra, jeszcze raz. Burak. I dwa pesty miały iść. Nawet, że trzy pesty bym wykorzystał, żeby tu sobie jeszcze poprawić. I lecimy. Okej. I trójeczka. Ukończ, cofnij, sprzedaj. Serio? Musiałem se na start akurat zepsuć? Proszę, z najgorszego targowania do najlepszego. Coś sobie... Wiecie co? Muszę to sprawdzić. Które to było? To było to? Tak, to jest ten figę sprawdzę pod cytrynaniem. Czy... Nie, sprawdzę! Dobra, mam chyba akurat jeden. Dobra, sprawdźmy co to jest. Powiększenie! Proszę! To wiadomość dla mnie było. Powiększenie. Z którego to jest rozdziału? Z ósmego! Nie, z siódmego, przepraszam. Holy boy. Aby je powiększyć. A i zobaczmy. Czekaj, to nie jest w ogóle to, co my tu potrzebowaliśmy. Tak, tu potrzebuję. Trzeciego levela. Potrzebuję tego. Dobra, chwila, muszę to wyciszyć, bo mnie to zdenerwowało. Dziękuję. Czyli potrzebuję trzeciego levela tego, ale jakby ja muszę tam obracać jeszcze te. W ogóle patrzcie tu. Wy to widzicie? Powiększenie i te... No to jest jakiś żart chyba. Jak mam z powiększenia dojść tu? Albo inaczej. Jak z te... połączyć i dojść do powiększenia jeszcze raz. Albo gdzie mogą być te tarcze wszystkie. Najmniej, że byłoby ze słońca dojść, jeszcze ze światła dojść do powiększenia, no ale potrzebałbym kilku kryształów. Sorry, kilku kryształów. No dobra, ile mi dasz? 236. Ale to jest tylko pierwszy poziom, bo na razie lepszego nie potrafię zrobić. No dobrze, potargujmy się zatem. Trucizna z trzech rodzajów, powiadasz. No, mam truciznę z jednego. Trzymaj. No ja tak opierdolać teraz to będę targował. Tam moje punkty. 9, jeszcze jeden. Da mi siłę podczas walki bądź długiej podróży. No, podczas długiej podróży, no to nie wiem, czy szybkość nie byłaby lepsza, a czy nie. Czy ten? Dobra, nie. Nieważne, ta przepina nie miała sensu. Dobra, wykorzystajmy z tego, bo mogę to zrobić więcej razy. Było na żółtym, nie denerwuj mnie go. No teraz nie było. Dobra. Masz co? Daj mi co masz. Kurde, niby miało to się powtarzać. Ciągle się powtarzają te zlecenia. Tak co teraz? Wysadzić sobie drzwi. Co z tego, że byłoby łatwiej je zamrozić? Dobra, pomijamy, lecimy dalej. Kolejny dzionek trzeba ogarnąć. Kurde, tak szczerze liczyłem na alchemika.
Kolejny, co chce eksplozji. Zaraz mi się pokończą moje grzyby. Alchemik bądź grzybiarz, tego potrzebuję. Zwiększmy atrybuty bojowe. No, to był strzał, ale proszę, okazał się trafny. Trzymaj pan. O, proszę. Ziomek, który potrzebuje szału. To teraz będę mógł wytestować, czy mam rację, czy gdzieś tutaj go nie znajdę. Ale zrobimy to w sposób inteligentny. I spróbujmy to zdobyć jak najmniejszym kosztem składników. Wiatrokwiat. Machaj, przeszło. Teraz kolejny. No to by był ostatni mój ten cierń. A wolałbym zrobić tutaj miksturę, którą będę w stanie ewentualnie później powtórzyć. Okej, okay, kończmy to. Przesuwamy się teraz dalej. I teraz w kierunku ognia. No najlepsze jest oczywiście żaroziele. I jest aspekcik, proszę. O, nawet nie wiem, czy już nie będzie idealnie. No, prawie. No, prawie, prawie. Kurde. Dobra, dzwonek. Nie do moździerza, chlupaj do tego od razu. I trójeczka. I bang, bang, bagarang, jest to mikstura szału, to mi się podoba. No, no, szał, ber, serka, niech będzie. Tutaj... No, może nie będzie czymś takim. No to może zostać. Może jest coś a la miecz. A nawet, że jest. Dodajmy tutaj miecz. W takich barwach czerwonych. Krew. Zapisz, ukończ. Pięknie. Rozdział ukończony. I to mi dało chyba level. Tak jest. Maksymalne targowanie się. Dostępne już dla mnie. Więc zaraz je wytestujemy. O, dla niego teren jest bardzo wysoki. No i ładnie, udało się. Nie zepsuć. No, Jezus, serio. Szanowni magowie przychodzą tylko po tą manę. Weźcie się, postarajcie chociaż. Dla niej alchemia jest najtrudniejsza. No, Jezu. No, no nie! Fajnie, że wskaźnik był na pustym polu, a zaliczyło mi ugadanie się. Dzięki ci, gro. Niedaleko stąd leży pole pełne grzybów. Sęk w tym, że nie przed tym trzeba pokonać rzekę, która jest strumień z szerokiej wartki. Nie idzie się przez nią brodzić, a do mostu jest wiele godzin drogi. Może jakoś przebyć tę rzekę. Jeśli mi pomożesz, zacznę przynosić więcej grzybów. No dobra, to co? Lód? Kurde, no myślałem, że zamrozi. Że będzie chodziło o zamrożenie, no ale dobra. Skoro nie mróz, to będzie to... O, nie mam lewitacji. Nie mam lewitacji. Lewitację trzeba zrobić.
zrobić. Ajajajajaj. Dobra, spróbuję to zrobić po takiej... No może nie najmniejszej linii oporu, ale... Dobra, i troszeczkę go tu przybliżymy. Go. Teraz... Tutaj w drugą stronę. No, na przykład cieniopieprznikiem. To jest tylko miksturka jednorazowa. Dotąd. Czy to wystarczy? Minimalnie brakuje. Minimalnie brakuje. No to wrzućmy go tak po prostu ten korzeń. Rozmiażdżmy kryształ. Dorzućmy kryształ. Pesta nie, pieprznika też nie. O, możemy drugi kryształ wykorzystać, czemu by nie? Chlup. Okej, okay, dla poprawki... Nie wiem, czy u tych towarzyszy, czy tam kupców ma... robi różnicę, jaką konkretnie ja im tam... wartość tej mikstury zrobię. Ale jak mogę dać trójkę, to czemu nie dać trójki? Dbamy o naszego klienta. Dobra, lewitacja dla pana grzybiarza. O proszę, co tu masz? Ładne, bardzo ładne. Tutaj bohomor. O, jak miło mi, że masz takie ładne... A dobra, biorę wszystko. O, jest kupieczarka, proszę. Cześć, czekaj, siodło driad. W sumie pokaż mi siodło driad. Ile mam siodła driad? Siodło driad. 21, to nie, to tego nie potrzebujemy. Dziwnogrzyb. Według ilości. Dziwnogrzyb mam 25, no ale jest tani, więc możemy go wziąć. No tego w sumie aż tak nie pod... No, to jest, no, w logika, że to jest najdroższy. Ale weźmy tego tak ze dwie sztuki też, albo za trzy. No, do czterech będę miał. Tutaj już jakieś czarki dochodzą na wagę. Okej, czy ja mam coś, czego mam dużo? No, tak średnio bym powiedział, tak średnio. Sól pustki jest u niego bezwartościowa. Ciekawe, czy u alchemika ma to jakąś swoją wartość. Targujmy się tak na koniec odcinka. Nie! 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 No nie zatwierdzamy tego targowania! Boże! Co to miało być? Nie zatwierdzamy w ogóle tego targowania! No ale skam! Jebany cebo, kurwa cymbał.exe. Słuchaj, teraz muszę zrezygnować z czegoś. I co z tego? Fajnie, super, że się denerwuję, no ale sorry, no. Mam najgorszą akcję, jaka się mogła wydarzyć. Dobra, z Frodowika mogę zrezygnować. No i trudno, no. Nie zatwierdzałem w ogóle tego targowania w taki sposób. Nienawidzę czegoś takiego. Ale że leczą intymne, czy że chcesz się młócić, stary, bo to jest dobre pytanie. W sumie sprawdźmy. Tak, to ta druga opcja. Trzymaj. Nie trzymasz, bo akurat ten cierń, no kurde. Akurat ten krwistocier. Ale myślę, że mogę to na spokojnie zrobić w innej wersji. Dobra, spróbujmy wykorzystać siarkopłastnik.
ciarką płastik i żaroziele. Okej, okay, teraz wykorzystamy tak po prostu parasolkę, wrzucimy jeszcze jedno żaroziele. Coś po kancie? Nie, ale mógłbym kolejnego się jako płastnika użyć. Tak, dotąd. Dzięki ci, grzybie. Ale poniekąd nawet może się przydać. Puchamy. Let's go. Prawo ja. To żebym se zepsuł teraz. Jeszcze raz. Ajajaj, dobra. Już do końca ten wir. Po prostu jeszcze jedną tą wykorzystam. Tyle. Jeszcze. Pięknie. O, ale fajne, że kolor na łyżce się nawet zmienia. Fajny knif. Bardzo fajny knif. Ja bym tam poszedł jeszcze delikatnie w górę, tylko po to, żeby sprawdzić, gdzie mnie ten wir zaprowadzi. Wow! Naprawdę bardzo blisko szału. Ale dojście do tego to troszeczkę kosztuje. Dobra, ukończ. Do typa. Trzymaj pan. Targuj się. No, było na żółtym. No, było na żółtym. No co za bullshit? To nie jest bardzo, to jest bardzo irytujące, jak próbuję to zrobić. Gościu ma minimalne po prostu skrawki, gdzie mogę tego nie trafić i akurat jak ja mam żółte, to zalicza mi te skrawki, gdzie nie mogę trafić. Czyli gdzie obliczam sobie cenę. Co macie tych wielu efektów? Nie wiem, co ty chcesz, mróz i co? Co ja ci mogę tego mrozu jeszcze wsadzić? Nie wiem, może sen? Najbliższy efekt, jaki tu jest. Cyk. Cyk. Tego teraz zmielimy. Pyk. I zobaczmy, czy to coś da. Da tę dwójkę? Da. Super. Nią. Kończ. Wróć. Sprzedaj. Widzieliście te, jak to podleciało do góry? Prawie z ukończonego. No ty! Kto tak wymyślił targowanie? Przecież to nie ma najniższego sensu. Zajebiście. Magiczną moc. Super, koleżanko. Trzymaj. Tu coś będzie lepszego? Nie zapowiada się. W
Wyszarzone żółte zaliczyło mi totalnie szare. No XD. Super, wykorzystałem do cna po prostu te informacje i wyszedł na najgorszą możliwą cenę. Brawo ja. Dobra, gra zapisana, jeszcze ogródek sprawdźmy. No, taki sobie utarg dzisiejszy. Kto jest tutaj? O, wędrowny kupiec, to jeszcze go sprawdźmy. O, drogo liczy za kryształy, ale kryształy są good. O kurde, ale będę potrzebował trafić najlepiej jak mogę. Dobra, Piryt sobie odpuszcza może. Chociaż nie. Nie te osoby odpuszczę, bo tych mam dużo. Tego też. Muszę się wytargować najlepiej jak potrafię. No, udało się. No i punkt talentów, no to zagospodaruję go na przykład widoczność na mapie. No, a tym panem zajmę się w kolejnym odcinku. Ja w tym się już z wami żegnam i do miłego w kolejnych, do zobaczenia w kolejnych i miłego życzę wieczora bądź dnia, zależnie kiedy oglądacie. Adios.